tutaj mam świadectwo. W miejsce osoby, która tutaj jest nieobecna, w miejsce Tomka Partesa, który jest z nami w Białymstoku. Tomka znacie, bo na konferencji go widzieliście, grał na puzonie czy też na szofarze. Tomek ma 17 lat. Całe poprzednie wakacje po drugiej klasie liceum, szkoły średniej w ubiegłym roku Tomek przepracował. Jak go zapytałam, czy potrzebuje czasu wolnego, żeby odpocząć po roku szkolnym, to powiedział, że parę dni w czerwcu i parę dni we wrześniu, przed wrześniem, jakby pod koniec sierpnia, w zupełności mu wystarczą. I całe wakacje przepracował na budowie, wstawał o 5, wracał do domu około 17-18 i brał większą wypłatę nawet niż inni jego współpracownicy, dorośli tam ludzie. No i w tym roku siedzieliśmy chyba ze 3 czy 4 tygodnie temu, jak się kończył rok szkolny, w Białymstoku sobie razem rozmawiając. Ja mówię do Tomka, Tomek, mówię, będziesz w tym roku pracował? A Tomek mówi, w tym roku nie będę tak pracował, będzie trochę inaczej. Ja mówię, nie będziesz pracował? On mówi, nie, bo w tym roku mam inne plany. Ja mówię, tak? A jakie masz plany? A Tomek mówi, wiesz, bo pomodliłem się do Boga w ten sposób, mówi, że chciałbym, żeby moje osiedle było zbawione. A ja znam te osiedle. To jest takie osiedle, tam są takie trzy tak naprawdę połączone osiedla. Ja mieszkałam obok tego osiedla, gdzie mieszka Tomek. Zielone Wzgórza się nazywają te osiedle, gdzie Tomek mieszka. I te osiedle liczy może z 15 tysięcy mieszkańców. Tomek mówi, pomodliłem się do Boga, że chciałbym, żeby na moim osiedlu była zwiastowana Ewangelia i żeby moje osiedle było zbawione. Ja mówię, super Tomek, no świetnie. On mówi, no ale powiedziałam, mówię, Boże, mówię, ale nie ma tutaj nikogo, kto by tę Ewangelię zwiastował, kto by mógł tutaj głosić. No nie ma takiej osoby, Boże, a chcę, żeby oni byli zbawieni. I Duch Święty do niego mówi, no tak, ale ty jesteś. Ty jesteś na tym osiedlu. I on mówi, może nie czuję się ewangelistą, no ale ja jestem na tym osiedlu, jestem zbawiony. I mówi do mnie tak, wiesz, mówi, bo ja będę teraz na tym osiedlu głosił Ewangelię. Będę chodził z głośnikiem codziennie i głosił do ludzi Ewangelię. Mówi, a wiesz, a pieniądze i tak zarobię. Mówi, mam już na oku w ogóle taki biznes, zresztą już zaczął z tego zarabiać. Kupuję pewne towary i sprzedaję je z przebitką, słuchajcie, 100% i więcej. Bóg mu płaci, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. On w ogóle wziął do ręki pług, 17-latek, skończył teraz 3. klasę szkoły średniej i poszedł głosić Ewangelię na swoim 15-tysięcznym czy nawet większym osiedlu, bo chce, żeby ono było zbawione. A zarabia swoją drogą pieniądze i tak. Jest czas na to i jest na to. Zarobi więcej. 17-latek. Powiedziałam mu, Tomek, mówię, ja podzielę się z tym przed kościołem w Białymstoku, bo to jest w ogóle wielka i wspaniała rzecz. Westchnął do Boga, dostał odpowiedź. Zarobi więcej niż zarobił w zeszłym roku.